Amigo. Wiele osób postrzega Hiszpanię jako raj na ziemi, gdzie zawsze jest ciepło, gdzie jest dużo otwartych ludzi, a życie to ciągła impreza. Takie najczęściej mamy wyobrażenie, kiedy przybywamy tutaj na wakacje. Ale zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda życie codzienne w Hiszpanii? Dużo osób, które przybywa tu na wakacje, zastanawia się, czy już nie zostać tutaj na zawsze. Mieszkam w Hiszpanii już od paru miesięcy i to jest najlepszy moment, aby przygotować ten materiał, ponieważ jestem już tu na tyle długo, aby opowiedzieć wam, jak wygląda życie codzienne. Miałem okazję zebrać dużo doświadczeń, a wcześniej mieszkałem również w Norwegii i w Polsce, dlatego też będę miał punkt odniesienia pomiędzy Hiszpanią a innymi krajami. Z tego względu, że dłuższy pobyt w danym miejscu sprawia, że te różnice nam się zacierają. Dlatego też dołącz do mnie do tej podróży, aby wspólnie zbudować sobie obraz na temat życia w Hiszpanii. Kiedy słyszysz Hiszpania, pierwsze skojarzenie, jakie pojawia ci się w głowie, to ciepło i plaże. Władze miejskie dokonują wszelkich starań, aby ta turystyczna przestrzeń była zawsze w idealnym stanie. Przejrzyste wody hiszpańskich mórz zdecydowanie mają przewagę nad Bałtykiem. Sam pochodzę z Trójmiasta, gdzie mówi się, że na plaże chodzą głównie turyści. Ale jak jest w Hiszpanii? Plaże to nie tylko atrakcja turystyczna, ale też jeden z ulubionych sposobów spędzania czasu przez lokalnych mieszkańców. Zauważysz zakochane pary, atletów ćwiczących na świeżym powietrzu i młodzież grającą w piłkę. Cała otoczka sprawia, że plaża w Hiszpanii to zupełnie inny poziom doświadczenia. To, co wzbudziło we mnie lekkie kontrowersje, to jest czystość terenów miejskich. Kierując się w głąb miasta, napotkamy zupełnie inną rzeczywistość. Nawet obok pięknych, historycznych budowli można natrafić na porzucone śmieci, które niestety psują wrażenie i ogólny obraz miasta. Zdaje mi się wydawać, że Hiszpanie nie mają świadomości, że zaśmiecanie może komuś zaszkodzić lub to w ogóle coś złego. Mamy tutaj mnóstwo oznaczeń. Sprzątajmy po naszym psie. Jednak Hiszpanie bardzo rzadko się do tego odnoszą. Te dwa oblicza Hiszpanii, jedno lśniące czystością plaż i drugie zmagające się z miejskimi problemami, ukazują złożoność tego kraju, który nadal szuka równowagi pomiędzy rozwijającą się urbanizacją, a troską o naturalne piękno i czystość. Po opuszczeniu miejskich ulic zanurzmy się w barwnym świecie hiszpańskich festiwali. W Hiszpanii każda okazja jest dobra, aby świętować. Od północnych wybrzeży po południowe krańce. Każdy region, miasto, a nawet mała wioska ma swój harmonogram świąt i festiwali, które pokazują lokalną kulturę, historię i tradycje. To samo święto może odbywać się 12 razy w roku i nikomu to nie przeszkadza. No pod warunkiem, że jest w innym miejscu. To trochę tak, jakbyś miał możliwość obchodzenia urodzin 12 razy w roku, jednak za każdym razem w innej prowincji, więc nie ma przeciwwskazań, abyś świętował ponownie te same urodziny. No ale w końcu festiwale są esencją hiszpańskiej radości życia, okazją do spotkań, dzielenia się i celebracji. Tu w rytmie latino Hiszpanie łączą się, by wspólnie świętować, tańczyć, śpiewać i dzielić się radością. I tu jest wszystko. Od religijnych procesji poprzez palenie wiedźm na stosie, aż do barwnych karnawałów z przepychem kostiumów i ulicznych parad. Festiwale nie tylko umacniają lokalną wspólnotę, ale również przyciągają ludzi z całego kraju. Więc jeśli chcesz się wybrać na festiwal do Hiszpanii, to nocleg i loty rezerwuj kilka miesięcy wcześniej. Jeden z takich festiwali, który wyjątkowo oddaje ducha Hiszpanii, jest święto San Antoni, obchodzone z wielką pompą na Majorce i innych częściach Walencji. Ogień, który jest centralnym elementem święta, symbolizuje odnowienie i oczyszczenie. Ludzie wokół ognisk dzielą się jedzeniem, tańczą, śpiewają, co wzmacnia więzi społeczne i to chrześcijańskie święto jest również okazją do podziękowania za dobrodziejstwa minionego roku i prośby o pomyślność dla zwierząt i plonów w nadchodzącym sezonie. I oczywiście najważniejszego, spalić wiedźmę! Pozostając w temacie hiszpańskich zwyczajów, pora odkryć bardziej wyciszającą tradycję, która również mocno definiuje hiszpańską kulturę. Siestę. Cały świat śmieje się z Londyjczyków, że o 17 rzucają wszystko, by zaparzyć i wypić szklaneczkę herbaty. A co robią Hiszpanie? Wyobraź sobie, że jesteś w środku imprezy. Wybija 14 i wszyscy w jednym momencie znikają. Wcześniej byłem przekonany, że siesta jest po to, bo w ciągu dnia jest zbyt gorąco, aby wytrzymać na zewnątrz. Tylko jak byłem w styczniu na Majorce, temperatura około 17 stopni i chciałem na mieście zjeść coś lokalnego. To ze znalezieniem otwartego lokalu był olbrzymi problem. Tak samo w supermarkecie, gdzie w akcie głodowej desperacji próbowałem kupić jabłko, aby jakoś przetrwać. Ale nie, siesta. Kuchnia wyłączona, rolety opuszczone i co z tego, że zima? Kiedy spodziewasz się, że skoro Hiszpanie podchodzą tak restrykcyjnie do godzin otwarcia sklepów, restauracji, punktów usługowych, to najpewniej w niedzielę i święta nic nie załatwisz. Nie. Dlaczego? Chcesz zmienić opony w aucie? W niedzielę nie ma żadnego problemu. Chcesz zrobić zakupy w Boże Narodzenie? A zapraszamy, zapraszamy. Masz ochotę wyjść do restauracji w środku nocy? Nie musisz z tym czekać do rana, jeżeli głód cię akurat teraz dopadł. I jeżeli już o głodzie mowa, to w Hiszpanii ciężko wyjść głodnym z restauracji. Coraz częściej w Europie można spotkać się z trendem Instagram Food, gdzie kelner podaje ci elegancko podane danie, które zachwyca oko, ale nie sposób się tym najeść. Cieszę się, że ten trend do Hiszpanii jeszcze nie dotarł. Często lokalne, oddalone od centrum
centrum knajpy, nawet nie posiadają menu i cennika. Dogadujesz swoje danie z kelnerem i to jest ekstra. Można tak zasmakować wielu potraw, których nie ma się świadomości istnienia, ale najlepsze knajpy to te rodzinne, prowadzone od pokoleń, bo oni skupiają się na robieniu pysznego jedzenia i zapewniania rodzinnego klimatu odwiedzającym. To jest prawdziwa miłość do pasji, bez komercjalizacji. W kontekście wyrażania emocji Hiszpanie nie mają jakichkolwiek barier. Jeżeli kobieta chce ci zrobić awanturę na środku ulicy, to nie poczeka, aż wróci cię do domu, tylko będzie krzyczała na środku ulicy. Głośne rozmowy, śmiech, a nawet publiczne okazywanie niezadowolenia nie są tabu, ale częścią naturalnej ekspresji. Tu nikogo nie dziwi widok pary namiętnie okazującej sobie uczucia w przestrzeni publicznej. Spontaniczne oklaski i pogwizdywanie to norma. I a propos gwizdania, mała dygresja. Sam wychowałem się w czasach, kiedy gwizdanie do kobiet zaczęło być uznawane za coś społecznie niestosowne i pozbawione kultury. W Hiszpanii gwizdanie do płci przeciwnej jest tutaj bardzo popularne i naturalne. Stanowi skuteczną metodę do nawiązywania kontaktu. No ale jeżeli nawiążemy z kimś kontakt, to co wtedy? Oczywiście z tą osobą się całujemy. Dlatego bardzo zaskoczyło mnie, jak pierwszy raz byłem w kościele na mszy świętej i w gestii przekazania sobie pokoju, gdzie w Polsce to wygląda tak, że przekazujemy sobie rękę, w Hiszpanii bardzo często odbywa się to poprzez pocałunki, gdzie ludzie obcy między sobą na znak pokoju całują się w policzki. Jest to o tyle ciekawe, że ludzie nie mają żadnego problemu z uzewnętrznianiem się. Zazwyczaj, jeżeli jesteśmy w kościele, no to jesteśmy bardziej poważni. Natomiast w Hiszpanii ławki się przewracają. Ktoś tam na krzesełku siedział, krzesełko przewrócone, no bo ja muszę przekazać ci znak pokoju, pocałować cię w ten sposób. I jest to rzecz, która na tle Polaków bardzo się wyróżnia. Kolejną rzeczą są imprezy, spotkania towarzyskie i inne formy integracji. Zazwyczaj na takich spotkaniach poznajemy dużo nowych osób. I Hiszpanie na start obdarowują cię znacznie większym kredytem zaufania, niż bywa to w innych krajach, jak na przykład w Polsce czy w Norwegii, gdzie dystans jest jednak cały czas trzymany. Już od razu masz poczucie, może być ono nieco złudnicze, ale poczucie, że jest to przyjaciel. Trzeba mieć na uwadze, że tutaj dotykanie, przytulanie, poklepywanie się, niezależnie od płci czy głębokości relacji, jest tutaj czymś na porządku dziennym. I nawet jeżeli to jest osoba płci przeciwnej, którą widzisz może pierwszy i ostatni raz, to bardzo często jest tak, że po prostu wymieniacie się dwoma buziaczkami. Jednak te ekspresywne zachowania nie przekładają się na rozwiązywanie konfliktów i komunikację miękką. Podczas gdy Norwegowie, którzy mogą wydawać się mniej ekspresywni i zdecydowanie bardziej powściągliwi, są często cenieni za bardzo skutecznych w komunikacji miękkiej i rozwiązywaniu konfliktów. Po odkryciu różnorodnych aspektów hiszpańskiej kultury, od kulinarnych przyjemności, po ekspresywność emocjonalną, warto zwrócić uwagę na kolejny wyjątkowy element życia społecznego w Hiszpanii. Targi są najlepszymi miejscami, aby wyrażać swój hiszpański temperament. Możemy tutaj spotykać nie tylko i wyłącznie kupców, którzy mają obfite towary, ale też klientelę, która chętnie dokonuje zakupu, ale przede wszystkim przybywa tutaj, aby wymieniać się. Na targach Hiszpanie mogą nie tylko wybrać świeże produkty bezpośrednio od producentów, ale też również nawiązać relacje, negocjować ceny, żartować i wymieniać nowiny. Zakupy na targu są okazją do bycia częścią wspólnoty. W kontrastowym świetle supermarkety, choć wygodne i praktyczne, nie oferują tej samej wartości społecznej. Są miejscem, gdzie interakcje są minimalizowane, a zakupy stają się indywidualnością. Brak tutaj miejsca na negocjacje, osobiste rozmowy czy spontaniczne spotkania. Po prostu podnosisz produkt z regału i wychodzisz. Przy przyglądaniu się różnorodności życia społecznego w Hiszpanii nie można pominąć jednego z bardzo wyraźnych aspektów hiszpańskiej kultury – liberalnego podejścia do seksualności. W wielu miastach otwartość na dyskusję jest tak duża, że nawet publiczne propozycje seksualne, mimo że mogą zdumiewać, nie są postrzegane jako coś niezwykłego. Nie przypominam sobie, aby w jakiejkolwiek polskiej galerii handlowej znajdował się shop, podczas gdy w Hiszpanii sytuacja wydaje się być zupełnie odwrotna. Zaintrygowany tym, co świeciło jeszcze jaśniej niż największa choinka w mieście, zauważyłem po drugiej stronie ulicy automaty vendingowe, oferujące arsenał gadżetów erotycznych, którymi by sam Grey nie pogardził. I skoro zrozumieliśmy, jak Hiszpanie podchodzą do tematów intymnych, to omówmy teraz kolejny kontekst tej otwartości i opowiem wam, jak Hiszpanie robią to na drogach, przejściach dla pieszych, czyli w skrócie o ruchu drogowym. Jeśli twoim osobistym dramatem jako kierowca jest rowerzysta, który myśli, że cała droga to jego prywatny tor wyścigowy, oj, to Hiszpania szybko cię wyleczy. Tutaj pierwszeństwo to pojęcie tak płynne jak sangria w letni wieczór. Także przechodząc na pasach, musimy mieć oczy dookoła głowy, ponieważ kierowcy często nie respektują zasad ruchu drogowego. Ale to też działa w drugą stronę, bo mało który Hiszpan ma cierpliwość czekania na czerwonym świetle, kiedy od razu może sobie przejść na drugą stronę ulicy. Policja w Hiszpanii wydaje się być mniej skłonna do wystawiania mandatów za mniejsze wykroczenia, co może być odebrane jako wyraz ludzkiego podejścia
podejścia do prawa i porządku publicznego. Taki luz, że niedaleko komisariatu możesz zostać zaczepiony z propozycją kupna ch**u, co z jednej strony jest jak najbardziej wygodne dla miłośników lokalnych atrakcji, no ale policja sobie nic z tym nie robi. Jest tutaj większe przyzwolenie na prowadzenie szemranych interesów, a interwencja prowadzona jest tylko wtedy, kiedy przekroczone są poważne granice. Jeżeli ktoś ci ukradnie rower, telefon, portfel, to próba zgłoszenia tego policji jest pewnie stratą czasu. Podobne podejście do pracy odwzorowuje się w innych sektorach. Usługi techniczne, takie jak naprawy domowe, konserwacja urządzeń czy wsparcie techniczne. Są to nieodłączne elementy życia, a w Hiszpanii jakość tych usług to loteria. Jednego dnia w moim domu padła elektryka w kuchni. Wzorca przysłał kolesia w drugi dzień świąt. Przyszedł uwalony smarem, jakby przed siestą pracował w warsztacie samochodowym, a po sieście dorabiał na budowlance, kładząc elektrykę. Ale ostro zabrał się za robotę i na początku wydawało się, że wszystko idzie idealnie. Naprawił awarię, podziękowałem, a on się ulotnił. Wszystko pięknie, dopóki nie włączyłem telewizora w salonie. I bang! Cały blok zaświecił jak bożonarodzeniowa choinka. Za ten timing z choinkową sztuczką w drugi dzień świąt facet ma mój szacunek do dzisiaj. Co by nie było, przynajmniej takie usługi nie uderzają zbytnio po kieszeni. Po przygodzie z hiszpańskimi specjalistami od usług technicznych, gdzie próba komunikacji przypominała grę w chińskie telefony, natrafiłem na kolejną ciekawostkę lokalną. Barierę językową. Niestety bez znajomości języka jest tutaj bardzo trudno. Dlatego też jeżeli chcemy budować jakiegoś rodzaju relacje, wówczas budzą się wielkie komplikacje. Zgodnie z danymi Eurostatu, tylko 22% Hiszpanów swobodnie posługuje się językiem angielskim, co stawia ten kraj w europejskim ogonie. Dla niehiszpańskojęzycznych, takich jak ja, oznacza to codzienne wyzwania. Poprosiłem po angielsku kelnera o butelkę wody. Przyniósł mi dużą dwulitrową. Powiedziałem, że zależy mi na małej, półlitrowej. Odpowiedział mi, że okej, rozumie i poszedł do kuchni. I po chwili wraca do mnie ze szklanką kranówy. To często pokazuje, że kelnerzy nie wiedzą nawet, jak jest butelka wody po angielsku, co wydaje się być podstawą. A jak jesteśmy przy wodzie, to mała ciekawostka. Woda kranowa jest tutaj naprawdę słaba. Czuć chlor, nieprzyjemny zapach i smak. Do gotowania używam tylko wody butelkowanej. Jednak wracając do kwestii językowych, to trzeba przyznać, że hiszpański jest językiem bardzo rytmicznym, ciekawym, dźwięcznym, przez co nauka szybko wchodzi. A jak nie jesteś pewny jakiegoś słówka, to do angielskiego wyrazu dodajesz dwa o na końcu i to działa. Perfect, perfecto. Bank, banco. Moment, momento. Intensive, intensivo. Modern, moderno. A i tak, pierwszym słowem, jakiego się nauczyłem, było sekso. No ale do pracy. W Hiszpanii to nie kariera rządzi życiem. Spotkania rodzinne i przyjacielskie są tutaj świętością. A praca? No cóż, może poczekać. Długie przerwy na tapas, siesta w cieniu pomarańczowych drzew i gumowe godziny pracy to tutaj codzienność, która mówi: ciesz się chwilą, amigo. W Hiszpanii to nie praca definiuje człowieka. Tutaj możesz być CEO innowacyjnego startupu i równocześnie nie wiedzieć, co to stres. I pamiętaj, w Hiszpanii czas jest płynny, a zaraz może oznaczać zarówno 5 minut, jak i 2 godziny. Więc usiądź, zrelaksuj się i pamiętaj, że w Hiszpanii wszystko jest możliwe. Nie zrozum mnie źle, bo Hiszpanie podchodzą do swojej pracy z należytym zaangażowaniem, ale równocześnie doskonale rozumieją, że życie to nie tylko obowiązki i Excela. No ale z umiarem, bo w Hiszpanii poza topowymi aglomeracjami dosyć trudno o pracę, zwłaszcza z dobrymi wynagrodzeniami. Wprowadzenie wspólnej waluty przyniosło ekonomiczne turbulencje, gdzie przed euro za kawę płaciło się na rogu kilka peset, po wprowadzeniu nowej waluty ta cena zaczęła rosnąć szybciej niż temperatura w sierpniowe południe w Sewilli. Statystyki mówią, że średnie wynagrodzenie w Hiszpanii to około 2710 euro brutto miesięcznie w 2021 roku, co stawia Hiszpanię gdzieś w środku stawki europejskiej, jednak przy wysokich cenach mieszkań, szczególnie w dużych miastach, oraz przy kosztach życia, które zdają się wciąż rosnąć, wielu Hiszpanów musi wykazywać się kreatywnością w zarządzaniu domowym budżetem. Jeśli chodzi o organizację biur i urzędów, Hiszpanie dołożyli wszelkich starań, aby były one dostosowane do lokalnego tempa życia. Często napotkasz rozwiązania usprawiające obsługę klienta, umożliwiając na przykład wirtualne stanie w kolejce lub umawianie wizyt online, co pozwala lepiej zarządzać swoim czasem. Osobiście bardzo doceniam podejście Hiszpanów, które można streścić mniej więcej do myśli: no wiemy, że nie będzie się nam chciało obsłużyć tych ludzi w ciągu dnia pracy, ale to wykorzystajmy technologię w taki sposób, aby jak najwięcej ona odwaliła za nas. Więc wdrażają innowacyjne rozwiązania na potęgę. I rzeczywiście działa to na dużą skalę. Okej, ode mnie to już wszystko. Zdaję sobie sprawę, że wiele tematów, które dzisiaj poruszyłem, mogą budzić kontrowersje, w zależności od tego, jakie mamy wewnętrzne przekonania i poglądy na dany temat. Dlatego też, jeżeli masz podobne lub inne spostrzeżenia, to zachęcam Cię do wymiany doświadczeń w komentarzach. Z chęcią się ze wszystkimi zapoznam i wymienię swoimi doświadczeniami oraz poglądami. A tymczasem zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę. No i hasta luego! Do zobaczenia w Hiszpanii!